Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku i w tymże filmiku chciałem Wam przedstawić nową snajperkę dostępną w dodatku They Shall Not Pass. Nie przejdą, kiedy tylko odblokujecie sobie ją oczywiście w odpowiedni sposób. Musicie wykonać pewne zadania i mowa tutaj przede wszystkim o snajperce Label Model 1886 snajperska. Taką właśnie snajperką posługuje się akurat w tymże gameplayu. I tu chciałem się na jej temat wypowiedzieć. Co musicie zrobić? Ano musicie chociażby ustrzelić kilkudziesięciu przeciwników z Gewehr M95, a także musicie mieć zarejestrowane wskazania przeciwników poprzez peryskop, a więc kiedy tylko wasz kolega z drużyny zabije przeciwnika, którego wy właśnie zaznaczyliście peryskopem, zaliczy wam właśnie no, jeden z etapów tego zadania. Tak więc tutaj jest to stosunkowo proste, żeby to zrobić, tak więc tu myślę, że nie będziecie mieli problemu. I teraz, jaka jest ta snajperka? Słuchajcie, pomimo tego, że ona jest w kategorii tych snajperskich, to muszę powiedzieć, że nie do końca ona mi się sprawdza właśnie w ten sposób, jak powinna działać, a więc na te duże dystanse. Z racji tego, że ona ten sweet spot ma w okolicach 75 metrów, a więc wiemy, że jak na Battlefielda jest to dosyć niedużo i raczej przystosowani jesteśmy raczej do tego, że właśnie te snajperskie no, ściągamy gdzieś tam tych przeciwników z odległości około 150 do 300 metrów. Ta snajperka ma jeszcze dodatkowo bipod, a więc jest ona bardziej stabilna w momencie, kiedy leżymy. No i jeżeli chodzi właśnie o to przybliżenie, to bardziej proponowałbym grać jako taki raszujący snajper tą snajperką, ponieważ właśnie te 75 metrów zmusza nas do tego, żebyśmy byli bliżej tego przeciwnika, żeby wykorzystywać ten sweet spot, który ona posiada właśnie na takiej odległości. A żeby to zrobić, to jeszcze dodatkowo musimy zmienić sobie tak naprawdę jej celownik, a więc przybliżenie, najlepiej zmienić sobie na jakieś małe, nie takie, jakie ona posiada fabrycznie, a więc razy 10, tylko chociażby na razy 5, czy też razy 6. Dzięki temu dużo bardziej precyzyjnie będziecie mogli oddać strzał w kierunku przeciwnika znajdującego się na odległości około 75 do 100 metrów. Tak więc myślę, że to jest dobry pomysł na taką snajperkę. Jakie wady ona posiada, słuchajcie? Jedną z jej wad na pewno jest bardzo długi czas przeładowywania kolejnego magazynka, a więc znaczy ładowania kolejnych to kul do magazynka. Ostatni etap tak jakby wprowadzania tych kul jest naprawdę cholernie długi, tak więc musicie zwracać uwagę na to, że jeżeli będziecie mieli już niewiele tych pestek, to po prostu gdzieś się zbunkrujcie, doładujcie sobie te pestki, ponieważ w krytycznych momentach może tego czasu po prostu wam zabraknąć. Nawet jeżeli będziecie chcieli je wykorzystywać w taki sposób, tą snajperkę, że będziecie sobie strzelać, załóżmy jeden, dwa strzały, a potem dopiero będziecie sobie przeładowywać, to i tak ten czas ładowania kolejnych to pestek też trwa dosyć długo. Tak więc tutaj to jest właśnie jej naprawdę duży minus. Jej plusem jest na pewno szybkostrzelność, ponieważ ma ona szybkostrzelność na poziomie 56, jak dobrze pamiętam, a więc jest ona no, stosunkowo szybka w porównaniu do pozostałych snajperek. Z tego co pamiętam, rosyjska ma dokładnie taką samą szybkostrzelność, a wiemy dobrze, że ta rosyjska akurat jest jedną z najszybszych dostępnych póki co w Battlefield 1. Tak więc tutaj ta snajpereczka, mówię, przede wszystkim na dużo bliższy dystans, przede wszystkim z celownikiem razy 5 lub też razy 6 w zależności od tego, jaki wam pasuje, żeby po prostu te strzały wasze były precyzyjne. I jeszcze dosyć jedna ważna, istotna rzecz. Jeżeli będziecie używać amunicji K, tak prawdę mówiąc, nie polecam akurat w tym karabinku używania właśnie amunicji K, ponieważ czas wprowadzenia po raz kolejny kuli do komory zamkowej jest gigantycznie długi,
a więc możecie mieć spory problem. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o tą snajperkę. Obejrzyjcie sobie jeszcze małe co nieco gameplaya. Mam nadzieję, że ten poradnik dotyczący właśnie tejże snajperki Wam się podobał. A ja Was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa. Przejęty. Przejęliśmy cel Delta. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. C'est une mitrailleuse ennemie. Attention, alerte!